No i co jakiś czas, moi drodzy, wiatr uderza w stodołę tak mocno, że słychać te wyginające się deski. No dlatego tutaj uważam, lepsze warunki będą do nagrania materiału niż na otwartym powietrzu. A myślę, że jest okazja. Słyszycie? Ponieważ, moi drodzy, mam urodziny. Urodziłem się 15 kwietnia 1988 roku. I myślę, że jest okazja, chociaż przyznam wam się szczerze, że jestem bez formy, nie mam tej charyzmy, tej weny. Nadal sobie zadaję to pytanie, co miałem w głowie, jak mocny byłem psychicznie te 5 miesięcy temu, że sobie pozwalałem na takie odważne, moi drodzy, tematy. Naprawdę, teraz już bym drugi raz tych tematów nie poruszył, ale dzisiaj będzie temat, uważam, taki życiowy, no bo mam urodziny i postanowiłem sobie zrobić rachunek sumienia, no i troszeczkę od dziś pewne zmiany wprowadzić, czyli tam załóżmy, no, nie popijać, moi drodzy, papierosków też nie popalać. Myślę, że to będzie dobre, zdecydowanie, ale też chcę się skupić na takim mentalnym tutaj nastawieniu, bo też zdałem sobie sprawę z tego, moi drodzy. I teraz mnie posłuchajcie i oceńcie, czy dobrze gadam, czy znowu będzie farmazon. Trzeba zdać sobie sprawę z tego w życiu, że nie podejmowanie żadnych decyzji odważnych to również, moi drodzy, podjęcie decyzji. Czy to prawda? Przypomniało mi się właśnie pierwsze moje nagranie na ten kanał, gdzie poszedłem. Pamiętam, był zbiór wiśni, moi drodzy, i tak mówię, będę rwał wiśnie dzisiaj. Rwę te wiśnie i mówię tak, zaraz, mogę rwać wiśnie albo stworzyć coś kreatywnego. Rzuciłem, moi drodzy, wiadro, jak Boga kocham, rzuciłem wiadro i poszedłem do lasu pobliskiego nagrać materiał. I pamiętam, cytat mój ulubiony, że budujesz wtedy, gdy nie oddajesz wszystkich strzałów, Wojna greckiego. Budujesz. Czekajcie, zrobię na końcu ujęcie i wam powiem, bo już po prostu zapomniałem. Budujesz 100% strzałów. Dokładnie. Jeśli nie wykonujesz żadnych strzałów. I tak samo jest właśnie z ludzkimi naszymi decyzjami. Zobaczcie, minęło tyle miesięcy i ja nadal nie potrafię mentalnie tutaj tworzyć jakichś fajnych decyzji. No i też tak naprawdę muszę sobie w to życie wprowadzić, by zdać sobie sprawę, że trudne decyzje w życiu później przekładają się na łatwe życie. A łatwe decyzje, pójście na łatwiznę, przekłada się, moi drodzy, w trudne życie. I też sobie trzeba zdawać sprawę, że nawet gdy zrobię błąd, gdzie na przykład w odcinku opowiem o tej owocowej pasji, o tych czapeczkach, saszetkach. W ostatnim odcinku było 2 razy mniej łapek niż statystycznie, gdzie tak naprawdę materiał, myślę, był merytoryczny, sadzenie borówki, i chyba spowodowane było to tym, że właśnie wspomniałem o tych saszetkach, moi drodzy. Ale lepiej chyba popełnić błędy, niż w ogóle nic nie zrobić. Więc takie mam podejście i nastawienie na najbliższe, moi drodzy, miesiące. A jak to wyjdzie? No, zobaczymy, chociaż troszeczkę już w siebie, w swoim życiu zawiodłem. Wiele razy sobie obiecywałem zmiany, siłownie, sport, odżywianie. Zawsze to się kończy, wiecie jak, więc może tym razem, gdy wam o to powiem, w urodziny, to może to się spełni. Bardzo bym chciał. To też przełożyłoby się na moją lepszą formę psychiczną. Wtedy by lepsze materiały powstawały. No i tak właśnie 4:30, 5 minutek, moi drodzy. Może coś dogram, zastanowię się, dobra? A jak nie, to już po prostu się już więcej dzisiaj nie zobaczymy. Cześć! Pozdrawiam was oczywiście ciepło.